Witamy w kolejnym odcinku magazynu Żyj Zdrowo. Dziś gościmy ponownie w klinice doktora Grzegorza Turowskiego New Horizons w SKOKI. Zaprezentujemy dziś część oferty kliniki dotyczącą chirurgii plastycznej piersi i nosa. W klinice New Horizons zabiegi chirurgii plastycznej przeprowadzane są w nowoczesnej i w pełni wyposażonej sali operacyjnej. W sterylnych i bezpiecznych warunkach wykonano tu tysiące operacji. Tak, to było coś, co dołożyliśmy do naszej kliniki już ponad 10 lat temu, także tutaj wykonane było już tysiące operacji i zabiegów. I to, co my oferujemy, to tak naprawdę bezpieczeństwo i sterylność i czystość niedostępną w szpitalach, dlatego że tego typu sala operacyjna jest zaakredytowana, czyli ma te same warunki spełniania, które szpitale, ale różnica polega na tym, że jest to prywatna sala, która ma całkowitą kontrolę nad tym, co się tu dzieje. Przede wszystkim my nie operujemy tutaj ludzi chorych i zakażonych, także szansa zakażenia spada praktycznie prawie że do zera. A w wielu wypadkach takie, na przykład powiększenie piersi, nigdy nie mieliśmy zakażenia, także to jest coś, co myślę, że szpitale nie mogą nawet zaproponować ani obiecywać, dlatego że jest to jednak innego rodzaju środowisko. I drugie plusem tego typu sali operacyjnej jest to, że jest to bardzo wybrany zespół ludzi, którzy tu pracują. Jest tylko jeden anestezjolog, który jest pacjentem, nie operuje na 5 salach operacyjnych i wymienia się z różnymi innymi anestezjologami. Moje instrumentariuszki i pielęgniarki są od lat w tym tego typu specjalności, także wiedzą dokładnie, co się dzieje. My mamy tylko jednego pacjenta, także szansa pomylenia, zrobienia czegoś innego spada do zera. Jednak wiemy, że w szpitalach się to zdarza i oczywiście zdarza się rzadko, natomiast tutaj ja myślę, że ta szansa jest mniejsza, dlatego bardzo często jest to obawa pacjentów, że dlaczego my to robimy nie w szpitalu, ale tak naprawdę tego typu sala operacyjna, jeżeli jest to zrobione w ten sposób, jak powinno być zrobione, czyli z najlepszym sprzętem, w najlepszy sposób, wydaje mi się, że bardziej bezpieczna niż środowisko szpitalne. Chirurgia plastyczna piersi to dziedzina, z której osiągnięć korzysta coraz więcej osób. Także i tu odnotowywanych jest wiele nowych osiągnięć, wprowadzane są nowe rozwiązania i metody. Teraz szerzej o tych nowościach. Wiele się zmienia. Tak jak się wydaje, że trudno zrobić coś nowego w tego typu dziedzinie, to jednak to się zmienia i wiele rzeczy się pojawiło. Ja robię to już od prawie 20 lat, także tak naprawdę zrobiliśmy wiele tysięcy zabiegów przez te lata i czasy się zmieniały i w pewnym momencie był problem z implantami silikonowymi, dlatego że były one jakby podejrzewane o wiele problemów i dlatego nie były na rynku, także był okres mniej więcej 10 lat, kiedy ja wykonywałem głównie zabiegi powiększenia piersi przy pomocy soli fizjologicznej. To były podobne implanty do tych, natomiast zamiast żelu silikonowego w środku była woda. Woda wydaje się bezpieczna i rzeczywiście jest i to nie jest problemem. Natomiast to, co jest różnica z silikonem, to jest to, że on jest jak gel i to jest tak naprawdę przypomina takie misiowe cukierki, które się uginają i czuje się to bardziej naturalnie. Plus druga rzecz, która się dzieje, to nie ma takich zmarszczek, dlatego że implanty wypełnione solą fizjologiczną muszą być luźne, dlatego że inaczej będą się czuły bardzo twarde, bo woda jest twarda. Także w momencie, kiedy one są niedopełnione, te zmarszki czasami są widoczne pod skórą. Implanty żelowe przez to, że są elastyczne, mogą być zupełnie wypełnione. I to jest ta główna przyczyna, że od kilku lat, już teraz może od 7 lat, wróciły one na rynek i wróciły na rynek w taki sposób, że praktycznie wyeliminowały sól fizjologiczną. Do tej pory było to może pół na pół parę lat temu, teraz praktycznie w mojej praktyce ponad 90% zabiegów powiększenia piersi jest przy użyciu żelu, dlatego że, tak jak mówię, są duże plusy. Plus takie plusy na przykład, że one również mają mniejsze szanse pęknięcia, także to też jest ważne dla pacjentek, dlatego że zmniejsza to ich szanse, że będą potrzebowały kolejnej operacji. I następną rzeczą, która się pojawiła, to nie tylko, że pojawiły się już te nowe udoskonalone implanty żelowe, to pojawiły się różnego rodzaju implanty. Dawniej te implanty były tylko takie jak te okrągłe, jednego kształtu i tylko różniły się wielkością. Teraz pojawiły się różne rzeczy. To jest na przykład tak zwanych innych profili implantów. To jest tak zwany niski profil, średni i wysoki. Jak widzimy, to jest tej samej wielkości implant. Każdy z nich ma 350 cc, czyli mililitrów. Natomiast jak widzimy, jeden ma mniejszą podstawę, drugi ma większą podstawę i to jest coś, co bardzo nam pomaga, dlatego że pacjentki są różne. Pacjentki są różnej wielkości, to jest jedna rzecz i wybierają też różnej wielkości implanty. Także
możemy sobie wyobrazić, że taki implant u bardzo małej osoby będzie bardzo szeroki i będzie wystawał poza jej klatkę piersiową i wtedy ten implant daje jej możliwość uzyskania tej samej wielkości miseczki, natomiast będzie pasował do jej wielkości klatki piersiowej. Także teraz mamy wiele tych profili, które możemy udoskonalić jakby rezultaty przez to, że będą pasować różnego rodzaju wielkości ludziom. Druga rzecz, która się pojawiła w ostatnich latach, to są implanty tak zwane shape, czyli w kształcie łezki. Tak jak widzimy, to jest implant okrągły. To jest implant, który jest ukształtowany od razu tak, jakby stojąca pierś. Także te implanty mają pewne plusy, ale mają też minusy. Ja używam ich rzadko, dlatego że wiele osób uważa, że te implanty są lepsze dla wszystkich powiększeń, ale to, co zobaczymy, to jest to, że jak się stanie, to ten implant też się robi w tego typu kształtu. Także dla większości kobiet, u których robimy powiększenie piersi, ten implant jest niepotrzebny i przez to, że ten implant jest asymetryczny, on może mieć pewne problemy. Może się obrócić i być z jednej strony inny niż z drugiej. Zdarza się to rzadko, ale się zdarza, może się zdarzyć. Także ja używam ich tylko w tych wypadkach, kiedy one są niezbędne, co najczęściej jest związane z uniesieniem piersi. Jeżeli ktoś ma na granicy piersi, które się nadają nie tylko do powiększenia, ale uniesienia, wtedy te implanty mogą być pomocne. One są również pomocne w rekonstrukcjach piersi, dlatego że kobiety, które przeszły mastektomię, której piersi została usunięta, możemy sobie wyobrazić, że one mają tylko skórę, także ten implant nadaje kształt piersi i to jest to, co w rekonstrukcjach jest bardzo pomocne. Także te implanty są głównie używane w rekonstrukcji. Ja wiem, że w Europie i w Polsce one są reklamowane jako najlepsze implanty dla kobiet, ale ja muszę powiedzieć z mojego doświadczenia wielu tysięcy implantów, że nie polecam tego dla większości osób, dlatego że, tak jak mówiłem, implanty okrągłe mają dużo plusów i kolejnym plusem implantów okrągłych jest to, że można je włożyć z cięcia pod pachą. A to jest coś, co ja robiłem od wielu, wielu lat. Tak naprawdę mało chirurgów plastyków proponuje tego typu zabieg, dlatego że jest to dosyć skomplikowany zabieg wymagający endoskopowego podejścia, kamery, dużego ekranu na ścianie, na którym to trzeba oglądać. Także większość chirurgów plastyków odmawia tego typu zabiegu, ale od wielu, wielu lat ja uważam, że jest to najlepszy zabieg, dlatego że nie ma blizny na piersiach. Jest kompletnie blizna ukryta pod pachą, te blizny goją się tak, że są praktycznie niewidoczne. A jednak jest to przyjemne nie mieć blizny na piersiach, jaka ta blizna by nie była. A często te blizny, szczególnie pod piersiami, są bardzo brzydkie, także to jest coś, co ja zawsze dyskutuję z moimi pacjentkami, że dlaczego my nie robimy cięcia pod piersiami? Dlatego, że one są złe. I tak naprawdę większość z tych cięć jest zrobione dla wygody chirurga, a nie dla wyniku pacjentki. Także ja staram się je dla tych wszystkich kobiet, które mogą to zrobić, bo tak jak mówię, nie wszystkie to oczywiście się nadają na tego typu operacje, zrobić to z podpachy. I to, co umożliwiło nam, to jest tak zwany Keller Funnel. To jest tak naprawdę wygląda jak taki lejek do ciasta, którego można wyciskać coś. Natomiast to, na co on pozwala, to jest to, że implant może być do niego wsadzony. Jak to jest nawilżone, to jest bardzo śliskie. I to, co możemy zrobić, to wcisnąć ten implant przez malutki otworek, dlatego że wodne implanty są wsadzane puste, natomiast silikonowe są pełne, tak jak widzimy. Także wciśnięcie tego implantu przez malutki otworek pod pachą jest niemożliwe. Natomiast teraz dzięki temu prostemu urządzeniu jest to możliwe i dlatego wróciliśmy do robienia nawet silikonowych implantów z pod pachy. Jest to naprawdę niewiarygodne dla tych, którzy chcą to zobaczyć. Na naszej stronie internetowej mamy mnóstwo zdjęć tego typu blizn i zabiegów i dlatego można się zorientować, dlaczego warto zrobić bardziej skomplikowaną operację, a mieć mniej blizn. I następną rzeczą, która jest pomocna, to jest tak zwane pain pump, czyli tak naprawdę nastrzykiwać środku przeciwbólowego. Tak jak pewno większość kobiet zdaje sobie sprawę z tego, że w czasie porodu jest tak zwany epidural, czyli nastrzyknięcie kręgosłupa środkiem znieczulającym, żeby nie mieć bólu w czasie porodu, to oczywiście my tego nie robimy, bo to by wymagało zostawienia kobiet w szpitalu na noc i podniosło ceny i komplikacje tego typu zabiegów. Natomiast to, co my możemy zrobić, to jest założyć tego typu malutkie cewniczki, które wchodzą pod skórę i wpuszczają środek przeciwbólowy przez następne 24 godziny. Na pewno wiele osób, które myśli o tego typu operacji, boi się bólu i wszystko, co możemy zrobić, żeby im pomóc, pomaga. I od wielu lat tego typu zabiegi są wykonywane.
Te maszynki oczywiście są bardziej udoskonalone i co roku są lepsze. Natomiast one pozwalają na to, że większość kobiet dochodzi do siebie szybko ze stosunkowo małą ilością bólu. W klinice doktora Grzegorza Turowskiego New Horizons wykonywane są także zabiegi operacyjne i korekcji nosa. Posiadana przez klinikę doktora Turowskiego aparatura o nazwie Vectra pozwala na obejrzenie w trójwymiarze naszej twarzy przed i po operacji modelowania nosa czy piersi. Tak, to jest naprawdę bardzo pomocne urządzenie, które mamy już niedawno, stosunkowo kilka lat. I tak naprawdę to jest 6 kamer, które biorą jedno ujęcie, pacjentka czy pacjent staje w tym miejscu i 6 kamer robi zdjęcie w tym samym czasie i dzięki temu budowany jest trójwymiarowy obraz komputerowy, i który pozwala nam na oglądanie twarzy w każdej postaci, w każdej możliwości, czy to z przodu, czy z boku, czy z tyłu, czy z góry. Także to jest ważne, dlatego że w ten sposób ja mogę pokazać pacjentowi, co może być zrobione, czy to jest to, czego oni oczekują. Możemy zrobić mniejsze, większe, bardziej podniesiony czubek nosa, bardziej opuszczony. Także jest to tak naprawdę świetne urządzenie, które pozwala na dogadanie się, na rozmowę na temat rezultatów przed operacją, bo tak naprawdę powinniśmy ustalić dokładnie przed operacją, co jest robione, w jaki sposób jest robione i czego pacjent czy pacjentka oczekuje. A ta maszyna jest również bardzo ciekawa, ponieważ ona jest również wykorzystywana do operacji powiększenia piersi, dlatego że również możemy zrobić zdjęcie klatki piersiowej pacjentki i potem na komputerze pokazać jej zdjęcia przed i po z różnej wielkości implantami. Także wielkość implantów jest to bardzo duża decyzja. Wiele pacjentek ma trudności z tym, żeby zdecydować się na mniejsze lub większe implanty i myślę, że ta komputerowa pomoc jest bardzo potrzebna, dlatego że ona daje nie tylko to, że możemy to zobaczyć, ale również możemy to wysłać do nich do domu, mogą sobie zobaczyć, czy to z rodziną, czy same wiele razy mniejsze lub większe implanty. Także jest to bardzo dobra metoda na to, żeby mieć tą decyzję i być pewnym tej decyzji przed operacją, a nie potem martwić się, czy to była dobra decyzja z wielkością implantów. Jeżeli chodzi o nosy, to jest to prawie że niezbędna rzecz, dlatego że myślę, że tak kompleksowa operacja jak operacja zmiany kształtu nosa wymaga naprawdę dobrej konsultacji i często my wykonujemy to kilka razy, bo pacjenci przychodzą 2 razy, 3 razy, żeby dokładnie się porozmawiać na ten temat, jak ten nos będzie wyglądał, czego oczekiwać. I tak jak pewno wiemy z doświadczenia, wiele tych operacji nie wychodzi dobrze. W wielu miejsc pacjenci przychodzą na poprawki i wtedy jeszcze bardziej te operacje są kompleksowe i tym bardziej tego typu kamery pozwalają nam na ustalenie planu operacji. To jest przykład tego, do czego ta trójwymiarowa kamera nam służy. Możemy doprowadzić do tego, że wkładamy do ciała pacjentki, to jest przed operacją ciało pacjentki, które ma bardzo naturalne małe piersi i to są przykłady 2 rozmiarów piersi. To jest rozmiar 400, to jest rozmiar 600 ml, także możemy zobaczyć, że nie jest to duża różnica, ale jest to sposób, który wizualizację dla pacjentki bardzo pomaga w decyzjach, jaki wielkość implantów chce wybrać. Jak widzimy tutaj, można obejrzeć to prawie z każdego kąta, widzimy się z przodu, z boku, pod każdym kątem i oczywiście również bez staników, czego niestety w telewizji nie możemy pokazać, ale tutaj mamy opcję w staniku i bez stanika, także naprawdę pacjentka może zobaczyć swoje ciało z różnego rodzaju implantami. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Zapraszamy na kolejne i do zobaczenia.